TV. Feel the power. Hej, witajcie, tu wasz Mike. Dziś specjalnie dla was odcinek o jednej z najważniejszych postaci w historii Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Do pomocy zaprosiłem Dizziego z kanału Holokron. Witam, z tej strony Dizzy z kanału Holokron i pozdrawiam widzów kanału Mike TV. Zapraszam do odwiedzenia ich kanału, na którym znajdziecie ciekawostki z Gwiezdnych Wojen i nie tylko. Ale już nie będę was trzymał dłużej w napięciu i jeżeli materiał się spodoba, stuknij łapę i strzel suba. A ja nie przedłużając, zapraszam na kolejne ciekawostki. My, Binksowie, mamy tradycję, która sięga setek lat. Żeglujemy poprzez morza dla przygody, która czasami zabiera nas dookoła świata. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam postać George'a R. Binksa, ojca słynnego Jar Jar Binksa lub jak inni wolą Darth Jar Jar Binksa. George Binks jest silnym charakterem, który jako doświadczony wielorybnik przemierzył wiele mórz i oceanów na Naboo. Jest dumny ze swojej profesji i tradycji, jak i z rodziny, którą posiada. I tu pewnie zastanawiacie się, co mogło załamać tak silnego charakterem osobnika jak George, że chciał popełnić samobójstwo. Gdy byłem w jego wieku, dowodziłem własną drużyną rybaków na Otogunga. George Binks urodził się w mieście Otogunga na planecie Naboo, lata przed upadkiem Galaktycznej Republiki. Rodzina Binksów od stuleci zajmowała się wielorybnictwem i nie było w tej długiej i zasłużonej tradycji żadnych odstępstw. Nasz bohater już jako młodzieniec dowodził własną grupą rybaków na Otogunga. W pewnym momencie życia postanowił założyć własny biznes, a dokładnie Binks i syn, firma wielorybnicza. Jako profesjonalny pływacz wielorybów, George wypływał na długie rejsy i żeglował po całym Naboo wielokrotnie. W pewnym momencie życia poznał i zakochał się w wojowniczce Shibli, którą planował poślubić, lecz gdy okazała się ona bezpłodna, zostawił ją, ponieważ posiadanie potomka było dla niego ważniejsze niż miłość. George w końcu ożenił się z inną kobietą, lecz nie z miłości, a dlatego, że mogę mu dać upragnione dziecko. I tak, oto roku pańskiego, tak, zapamiętajcie tę datę. Dobrze, po 52 roku, przed bitwą Yavin, rodzi się Jar Jar Binks. George początkowo starał się przekazać fakt wielorybnika i zaangażować młodego Jar Jara w firmę, lecz młody był niezainteresowany i wielce niezdarny. George był rozczarowany, co spowodowało jego oburzenie i gniew na syna, czego kulminacja dopiero miała nastąpić. To są kości moich zmarłych nadziei, rozrzuconych wokół tej jałowej skały. Podczas jednej z wielorybniczych wypraw na południowych wodach Naboo, Binksowie napotkali ogromnego wieloryba. Pierwsza próba ataku harpunem nie powiodła się i został on ugodzony w oko. George, wiedząc, że sam sobie nie poradzi, polecił Jar Jarowi stanąć za sterem, aby utrzymać odpowiedni dystans do wieloryba. Wydał kilka poleceń, lecz niezdarny Jar Jar zaplątał się w ster i spowodował, że okręt wpadł na zwierzę, które zaplątało się w żagle okrętu. Doprowadziło to do zatonięcia statku, lecz na szczęście dla rodziny Binksów udało im się przeżyć i schronić na skalistej wyspie. Miesiąc po katastrofie rozbitkowie nadal przebywali na wyspie, którą George nazwał Niedolą Binksów. Frustracja ojca narastała z każdym głupkowatym i niezdarnym zachowaniem syna. W pewnym momencie Jar Jar zaproponował, aby popłynąć w pław przez zdradzieckie wody, aby sprowadzić pomoc. Gdy ojciec to usłyszał, zachęcał chłopca, aby wyruszył na samobójczą misję, lecz matka mu w tym przeszkodziła. W akcie desperacji, załamany głupkowatym zachowaniem syna, George Binks wyciąga pistolet i chce strzelić sobie w głowę, popełniając samobójstwo. Jego żona próbuje odwieźć go od tej decyzji, tłumacząc, że wszystko będzie dobrze i że wydostaną się z tej wyspy, żeby pomyślał o swoim synu, lecz ta myśl spowodowała, że George wypalił z broni bez zastanawiania się, lecz na jego nieszczęście spudłował, a strzał zerwał skalp z jego głowy i otumanił go na chwilę. Gdy leżał tak oszołomiony, słyszał, jak jego żona mówiła o ich nieszczęśliwym małżeństwie tylko dla potomstwa, a on leżał i myślał o Shibli, jego prawdziwej miłości. Gdy George otrząsnął się, zobaczył nieszczęsny widok, jak ośmiornica zaplątała się na głowie Jar Jara, który biegał z przerażeniem po plaży. Patrzył tak na syna, po czym spuścił głowę nieszczęśliwy i zdruzgotany. Taka mała ciekawostka na sam koniec. Ta krótka historia o ojcu Jar Jara została stworzona przez Tonego Millionaire i została opublikowana na łamach 20 odcinka komiksu Star Wars Tales. Na sam koniec takie pytanie. Jakim według was ojcem był George? Dajcie znać w komentarzach, a ja się z wami żegnam i jeszcze raz zapraszam, abyście zajrzeli na kanał Holokron.
Do usłyszenia, hej!